mojej perspektywy to wyglądało tak, że ponaciskałem wszystko, się zmieniło z czerwonego na zielone i pojechałem. A chłopaki mieli chyba jakiś tam... Ja nie wiem, co się wydarzyło, bo ja dosyć szybko wystartowałem i oni tam między sobą chyba się... Coś między nimi zadziała, a ja po prostu ich objechałem, no. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. To takie w sumie proste. Wczoraj faktycznie się nie zanosiło, że będzie tak łatwo. Myślałem, że będę startował z jeszcze dalszej linii i że chłopaki dobrze wystartują, bo zarówno Darek, jak i Mikołaj potrafią mieć atomowy start. No ale tym razem ja wystartowałem lepiej, się świetnie wstrzeliłem z obrotami i po prostu ich objechałem. Później już było łatwo. Nie liczyliśmy jeszcze, jak wygląda punktacja, ale jakkolwiek by nie wyglądała, to plan taki, żeby jechać pozostałe dwie rundy, bo jesteśmy tu nie tylko dla siebie, ale jesteśmy dla naszych partnerów, jesteśmy dla kibiców, jesteśmy dla was, dziennikarzy, jesteśmy dla was, widzowie, więc jak się nic nie wydarzy, to cokolwiek by się nie działo w punktacji, to pojedziemy. Wszystko. Oximo, producent innowacyjnych wycieraczek do szyb samochodowych.